Dzień dobry Państwu, to jest program Super Raport. Kamila Biedrzycka, witam Państwa i zapraszam na dzisiejszą, najbliższą godzinę. Dwa spotkania przed nami, dwa ważne spotkania. Zbigniew Giżyński na początek, były poseł Prawa i Sprawiedliwości, OP obecnie członek założonego przez siebie i dwoje innych kolegów parlamentarzystów koła Wybór Polska. Rozmawiać będziemy o tym, co wydarzyło się przez ostatnich kilka dni na polskiej scenie politycznej, o tym podziale już kilkunastoletnim polskiej sceny politycznej, właściwie na pół między Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego. Czy powrót Tuska coś zmieni? Jeżeli tak, to co? A może według pana posła obaj politycy powinni udać się już na polityczną emeryturę, bo Polacy potrzebują zupełnie innej retoryki i zupełnie innej polityki. Co ma zamiar zrobić dalej? No bo wiadomo, że w kole nie ma zbyt wielu możliwości, jeżeli chodzi o takie sprawstwo polityczne, więc na ten temat rozmawiać będziemy. Będziemy też rozmawiać na temat ministra edukacji Przemysława Czarnka i tego wniosku o jego odwołanie. Będziemy też mówić o kłopotach związanych z Polskim Ładem, bo Jarosław Kaczyński co prawda mówi o tym, że to jest plan tysiąclecia, niemniej ma ewidentny problem z tym, żeby znaleźć większość do przegłosowania ustaw, które na ten Polski Ład mają się składać. Ale nie tylko o polityce. Dzisiaj także Michał Sutkowski, lekarz, z którym porozmawiamy o czwartej fali koronawirusa na świecie, dlatego że premier Portugalii ogłosił wczoraj dokładnie, że pomimo rekordowej liczby wykonanych szczepień przeciwko koronawirusowi, kraj dotknęła czwarta fala pandemii COVID-19. Czy także w ten sposób wydarzy się w Polsce? Jeśli tak, to jaki przebieg ta czwarta fala będzie miała. Kto jest najbardziej narażony? No i czy będą nas czekały znowu obostrzenia i lockdown? O tym wszystkim w dzisiejszym Super Raporcie, a teraz już raport z anteny. Zapraszam Państwa bardzo ciepło. 15 tysięcy zakażeń dziennie. Tak, według rządzących będzie wyglądać czwarta fala pandemii. Ta ma uderzyć w Polskę jesienią. Od 200 do nawet 500 tylu pijanych kierowców każdego dnia zatrzymuje krajowa policja. Na koniec jeszcze Legia, która rozpoczyna walkę o Ligę Mistrzów. Warszawski klub po południu zagra z mistrzem Norwegii. Kilkanaście tysięcy zakażeń dziennie to realny scenariusz. Rządzący ostrzegają przed czwartą falą koronawirusa, która ma uderzyć jesienią. Już teraz zapowiadają działania zapobiegawcze, aby do tego momentu być jak najlepiej przygotowanym. O szczegółach Ewa Sas. Po posiedzeniu sztabu rządowego na temat sytuacji epidemicznej w Polsce rządzący zdecydowali się utrzymać szpitalną rezerwę na wypadek, gdyby jesienią fala koronawirusa uderzyła ze zdwojoną siłą, mówi premier Mateusz Morawiecki. Zdecydowaliśmy na utrzymanie części szpitali tymczasowych, na zmianę infrastruktury szpitalnej w ramach szpitali powiatowych, wojewódzkich i wszystkich, które mają inne również organy założycielskie. Na uderzenie kolejnej fali przygotowywane są też szkoły. A co zrobić może każdy z nas we własnym zakresie? Premier odpowiada krótko. Przezorny, zawsze zaszczepiony. Szczepionek wreszcie dzisiaj, na początku lipca, mogę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, mamy wystarczająco dużo, żeby każdy w każdej chwili mógł zostać zaszczepiony. W tej chwili w Polsce w pełni zaszczepionych jest 14 milionów osób. Teraz szokujące dane policji. Każdego dnia funkcjonariusze zatrzymują blisko 200 pijanych kierowców. Czasem liczba ta wynosi nawet 500 na dobę. Najczęściej do wypadków z udziałem nietrzeźwych kierowców dochodzi w weekendy, bo wtedy po imprezach wsiadają za kółko i ruszają w trasę. Mimo apeli i policyjnych akcji sytuacja nie ulega poprawie. A jak mówią sami funkcjonariusze, coraz częściej wpływa na to również przyzwolenie społeczne. Niestety my widzimy również, że pasażerowie zgadzają się na to, żeby wsiadać do samochodu wtedy, kiedy wiedzą o tym, że kierowca pozwoli sobie na spożywanie alkoholu. Mówił Tomasz Bratek z katowickiej policji. Według ekspertów potrzebna jest pilna zmiana podejścia do pijanych kierowców. Przypomnę, w miniony weekend pod Stalową Wolą zginęło młode małżeństwo, które osierociło trójkę dzieci. Do wypadku doprowadził właśnie pijany kierowca. Po tej tragedii premier zapowiedział zmianę przepisów. Zgodnie z nią nietrzeźwi kierowcy będą płacić alimenty rodzinie, która straciła bliskich w spowodowanym przez nich wypadku. Runęła część kamienicy, to na warszawskiej Pradze Północ przy ulicy Targowej. Nikomu na szczęście nic się nie stało, kamienica nie była zamieszkana, mówi Karol Kieszkowski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Na miejscu udało się 30 strażaków, specjalistyczna grupa ratownictwa, poszukiwacza ratowniczego z dwoma psami, które przeszukiwały gruzowisko. Przeszukiwano również gruzowisko przy pomocy urządzeń technicznych, ale nie stwierdzono osób wewnątrz. Kamienica od lat była w fatalnym stanie, najpewniej właśnie dlatego jej część się zawaliła.
Teraz zagranica. Burza tropikalna Elsa przerodziła się w huragan i zbliża się do Florydy. Do tej pory jeszcze jako burza szalała na Kubie, gdzie ewakuowano blisko 200 tysięcy ludzi. W Stanach pojawiły się obawy, że żywioł może przeszkodzić w przeszukiwaniu gruzowiska po zawaleniu się apartamentowca w Miami. Do tej pory potwierdzono tam śmierć 36 osób. 109 wciąż uważa się za zaginione. Na koniec jeszcze sport. Legia Warszawa rozpoczyna długą drogę do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Po południu legioniści w pierwszej rundzie eliminacji zagrają na wyjeździe z FK Bodø/Glimt. Mistrz Norwegii nie należy do zbyt znanych drużyn, ale trener wojskowych Czesław Michniewicz zapewnia. My jako sztab mamy olbrzymią wiedzę na temat naszego przeciwnika, ale nie każdą wiedzę będziemy przekazywać zawodnikom, bo tego byłoby zdecydowanie za dużo. Ale tą wiedzę staraliśmy się wykorzystać w planowaniu treningów. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Aby awansować do tej fazy grupowej Champions League, mistrz Polski musi wyeliminować czterech rywali. Początek spotkania o 18:00. Rewanż za tydzień w Warszawie. Marta Kiermasz, bardzo dziękujemy. Marta wraca do Państwa oczywiście o godzinie 10:00, także już w jej imieniu zapraszam. Raport z anteny, godzina 10:00 przypomnę, a teraz przypomnę raz jeszcze Państwu, że dziś Państwa gośćmi Zbigniew Giżyński, koło Wybór Polska, do niedawna jeszcze poseł Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście o PiS będziemy rozmawiać, o braku stabilności w Zjednoczonej Prawicy i ewentualnie o posunięciach, które posłowie koła Wybór Polska będą prezentować podczas posiedzeń sejmowych. Chodzi przede wszystkim o Polski Ład i chodzi przede wszystkim o głosowanie w sprawie odwołania ministra edukacji Przemysława Czarnka, a później Państwa gościem dr Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych. Będziemy rozmawiać o widmie czwartej fali koronawirusa, no bo niestety w sytuacji, w której tak niewielu Polaków się szczepi, a właściwie niewystarczająco na to, żeby uzyskać odporność populacyjną, no to widmo tej czwartej fali niestety jest coraz bardziej realne i nawet mimo szczepień może się dziać tak, że wirus będzie się rozprzestrzeniał. Pan doktor wyjaśni mniej więcej, jak to będzie wszystko wyglądało, bo przypomnę, że premier Portugalii właśnie wczoraj ogłosił, że pomimo rekordowej liczby zaszczepionych obywateli, kraj dotknęła czwarta fala epidemii COVID-19, więc to jest sytuacja, która wydaje się oczywiście nie mieć końca, co jak sądzę będzie wodą na młyn dla antyszczepionkowców, ale o tym dziś w programie także rozmawiać będziemy. Niemniej jeszcze jestem Państwu winna tak politycznie bardzo ciekawy sondaż przeprowadzony już po powrocie Donalda Tuska do polskiej polityki. Dla radia RMF na pierwszym miejscu sondażu w dalszym ciągu znajduje się Zjednoczona Prawica, ale z całym 30% poparcia, dokładnie 29% Polaków chciałoby zagłosować na Zjednoczoną Prawicę, co dla Jarosława Kaczyńskiego bez wątpienia jest wynikiem fatalnym. I uwaga, Koalicja Obywatelska na drugim miejscu. Koalicja Obywatelska zyskuje kilka dobrych punktów procentowych i połyka Polska 2050 Szymona Hołowni. Koalicja Obywatelska na poziomie 23%, a Polska 2050 Hołowni spada na miejsce trzecie z poparciem 17%, czyli mamy już 6 punktów procentowych różnicy między Koalicją Obywatelską a Polską 2050. Warto dodać, że po powrocie Tuska w tym sondażu Hołownia traci 7 punktów procentowych w porównaniu z poprzednim sondażem. Warto też zwrócić uwagę, że rośnie poparcie dla Konfederacji o 2 punkty procentowe. W tej chwili chciałoby na Konfederację głosować 10%. Lewica ma 8% poparcia, to jest spadek o 1 punkt procentowy. No i poza Sejmem Polskie Stronnictwo Ludowe z poparciem 4%, Kukiz 15 z poparciem 1%, no i 8% z nas, 8% wyborców nie ma pojęcia jeszcze, na kogo chciałoby oddać swój głos. I wydaje się, że w obliczu innych sondaży to wcale nie jest tak dużo, tych 8%. Także mamy już pierwsze ruchy takie polityczne po powrocie Tuska. Jest lekkie odbicie sondażowe. Pytanie, jak ono będzie długotrwałe, czy to tylko taki efekt starości, świeżości, jak ja to nazywam, czy być może rzeczywiście już jakiś stały trend. To się okaże dopiero w najbliższym czasie. Jan Złotorowicz, zastępca redaktora naczelnego Super Ekspresu, już z Państwem. Dzień dobry, Janku. Tak jest, dzień dobry. Przepraszam, się trochę zaczytałem, ale tu tam jak to churkacz poskromił rosyjską ośmiornicę. Dzisiaj gra ze swoim największym idolem. Oprócz tego, że gra taki mecz, to jeszcze z kimś, kogo podziwia od małego. Tak, że Polak w ćwierćfinale Wimbledonu, to nawet ja wiem, że to jest wielka rzecz, więc... Jako znany miłośnik sportu, ale myślę, że wszyscy, nawet tacy jak ja, będą dzisiaj śledzić, co to się tam 30 będzie chyba, działo. O ile się nie mylę, mecz się zaczyna. Wielki sukces. No wielki, no wiadomo, że nie ma szans. Zacznijmy od czegoś, jak to?
Znaczy, to, przepraszam, nie powinnam była tak powiedzieć. No, trzymamy bardzo mocno kciuki, żeby się udało. Właśnie ta ośmiornica, 198 cm wzrostu osiągnął ogromny zasięg ramion. Stąd właśnie ksywa rosyjska ośmiornica. I udało się, to skoro się udało z taką ośmiornicą. W rankingu jakby nie było. No, no to może się uda wygrać z Federerem. Tak, trzymamy bardzo, bardzo, bardzo mocno kciuki. A teraz twój ulubiony temat covidowy na początek. Zaczęliśmy od tego, co najlepsze, a teraz format z dzisiejszego superaka najgorsze przed nami. Już wiemy, że rząd szykuje się na czwartą falę pandemii. Wczoraj o tym rozmawiali, słyszymy już różne pomysły. Była nawet kwestia tego, czy nie obejmować kwarantanną wszystkich, łącznie z zaszczepionymi, żeby zabezpieczyć Polskę przed wariantem Delta. Z tego rząd się już wycofał, bo to nie był najszczęśliwszy pomysł. Tak? Pojawiał się koncepcję, że może pojawia się takie delikatne bardzo straszenie, że może wkrótce szczepienia zrobią się odpłatne, więc może warto się teraz szczepić, bo zaraz będzie trzeba za nie płacić. Jakby widać, że wszystko, co tylko się da, jest robione, no ale no niestety, no nawet gdyby wprowadzić, nie wiem, no to trzeba by chyba było wprowadzić stan wojenny i obowiązkowo, żeby wojsko zagoniło wszystkich do punktów szczepień, żeby się wyszczepili naprawdę. No tak jak mówił zresztą wczoraj premier Mateusz Morawiecki, przezorny, zawsze zaszczepiony. My mamy ale naprawdę jest tak, że to najgorsze jest dopiero przed nami? No jeżeli jest sytuacja taka, że mamy 14 milionów Polaków jest w pełni, tak jak ty i ja w pełni zaszczepionych. Mhm. Się wydaje dużo, to nie jest dużo. To jest stanowczo. No ale mamy już wiele też, zaraz sprawdzę dokładnie, bo wczoraj chyba ponad połowa Polaków jest zapisana, jest albo po pierwszej dawce, albo zapisana na pierwszą dawkę. Takie są najnowsze statystyki. Tylko pytanie, wiemy już, że ludzie nie chodzą, to już, ja już o tym mówiłem kiedyś w programie, bo już Amerykanie to u siebie zaobserwowali, że ludzie po pierwszej dawce nie przychodzą na drugą. No. 14 milionów 4,5 tysiąca zaszczepionych w pełni, czyli obiema dawkami, ponad 17 milionów pierwszą dawką. No tak, ale więc to pytanie, ile z tych osób ma zamiar i będzie się wkrótce szczepiło tą drugą dawką, bo mówię, bo problemem jest to, że kogoś ręka rozbolała albo miał dwa dni gorączki i on już nie będzie się szczepił drugą dawką, bo to jest zbyt bolesne, zbyt niebezpieczne. Naprawdę, no, drodzy Państwo, no mamy Wam znowu przypomnieć, jak opisywaliśmy historię ludzi, którzy walczyli z COVID-em albo którzy przegrali walkę z COVID-em, bliskich, którzy opowiadali, jak wyglądała walka ich ukochanych, przegrana, no i to za chwilę niestety może wrócić. My o tym mówimy do znudzenia. Nie, to nie do znudzenia. Później na jesieni, być może nawet jeszcze w środku, w połowie wakacji, czeka nas ta delta. Przyjdzie ta delta z taką naprawdę porządną siłą. Ona jest dużo gorsza niż ta brytyjska alfa. Już brytyjska alfa mało nie zatkała naszej służby zdrowia. Fakt, że 14 milionów z nas się wyszczepiło, pomoże. Bardzo, bardzo pomoże służbie zdrowia. Jak bardzo pomoże, to o tym właśnie dzisiaj z doktorem Sutkowskim między innymi będziemy rozmawiać, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że my w tym siedzimy, analizujemy, piszemy teksty na ten temat, rozmawiamy z naszymi gośćmi. Ale myślę, że wielu i widzów, i czytelników może mieć takie rozdwojenie jaźni. No, że jak to? No, poszedłem się zaszczepić i nagle straszą mnie czwartą falą. No więc tak. Jak to będzie wyglądać? Jaki może być jej przebieg i co oznacza dla zaszczepionych i dla niezaszczepionych? To ja powiem, dzisiaj z panem doktorem. Ja powiem, bo to warto powtarzać. No, problem polega na tym, że ciągle za mało ludzi się zaszczepiło. Ciągle za mało. I dopóki się nie wyszczepi odpowiedni procent populacji obiema dawkami, nie jedną, obiema, no chyba, że Johnsonem jedną, no to nie będziemy mieli, to wirusa nie pokonamy. Bo dopiero jak odsetek niezaszczepionych spadnie tam poniżej, nie wiem, 20%, to wtedy te 20% populacji będziemy w stanie wygrać z tym wirusem. Będziemy go w stanie jakoś odizolować. To będzie tak jak teraz. Bo teraz jest miło i przyjemnie, bo nie ma ognisk zarazy, nie ma ognisk delty póki co w Polsce. Są pojedyncze przypadki, które są od razu wyłapywane, izolowane i na tym poziomie się da. I tak by wyglądała nasza walka z koronawirusem na jesieni. Pan Tomek pisze, przestańcie, Boże, chciałam to przeczytać, mówić ładniej o wirusie. W mediach to zniknie problem. Aha, no tak. Także ty jesteś ja twórcą czwartej fali. Nie wiem, czy jak się do tego odniesiesz. No może coś, a teraz coś zupełnie innej beczki. No może spójrzmy na to zasłonę milczenia. Pozwolę sobie zacytować Monty Pythona, bo to już jest absurdalna sytuacja. Czy twoim zdaniem PiS ma szansę wygrać wybory, jeżeli nie będzie Jarosława Kaczyńskiego u sterów władzy? Ale będzie tak jak Marian Krzaklewski kiedyś za Jerzym Buzkiem, czyli będzie Mateusz Morawiecki na czele i Kaczyński za nim, czy w ogóle znika Kaczyński? Widzę, że ciężko by było ankieterom naszej sondażowni z tobą rozmawiać, bo zakładali, że będzie tak, nie lub nie wiem. No dobrze, to zakładamy, jest, sądzę, że nie.
Takie pytanie zadaliśmy, czyli jesteś w mniejszości. 21% zakłada, że PiS nie ma szans wygrać wyborów bez Jarosława Kaczyńskiego u sterów, aż 61% twierdzi, że... Ja zakładam, że się tam pozagryzają, gdyby Jarosław Kaczyński... To jest bardzo możliwe, ale mówię, walka 61% zapytanych przez nas w tym sondażu uważa, że nawet bez Jarosława Kaczyńskiego uwadze PiS ciągle ma szansę wygrać kolejne wybory. Okej, dobrze. A przypomnijmy, no to... pytaliśmy o tym, bo prezes powiedział, że został wybrany na szefa już na ostatnią kadencję. Tu jedzie czołg. No zobaczymy. Już to jest kolejna ostatnia kadencja, nie wiem czy pamiętasz, bo on już to wcześniej także zapowiadał, więc no ale zobaczymy. No, jak najdłuższego zdrowia i dobrej formy, bo to każdemu tak trzeba życzyć, ale niektórzy myślę, że czekają bardzo mocno już na tą polityczną emeryturę. Jeszcze inne. Artur rzeczy. Dziambor tak. Na parkiecie tańczyć będzie? Tak, państwo nie na takim. Państwo wiedzą, że jak mam okazję, bo pokazać wam polityka, którego tu u Kamili oglądacie z zupełnie innej perspektywy, zupełnie innego... Aha. To ja zawsze chętnie. Ja nie pamiętam, kiedy ostatnio widziałaś na własne oczy. Był czarny oczy. I grał w kosza. No, jak był młody, tak. 195 centymetrów, naprawdę taki wysoki. Ksywa Szakil, on opowiada właśnie, że w młodości, że już jakoś uczeń siódmej klasy mierzył te 190, jak sam mówi, był mutantem. Właśnie Szakil O'Neal był jego idolem, nawet mówi, że potem tak psa nazwał, więc zresztą widać, że mu zostało zamiłowanie do nawet sportowym autem z tamtych czasów przyjechał na trening, więc mówię, państwo go znają tu jako poważnego posła, a ja go pokazuję z zupełnie innej perspektywy. Proszę bardzo. No, szczerze to tak nie wygląda zbyt profesjonalnie na razie, ale to może ja się czepiam, może to zdjęcia tylko. Może pan. Czekaj, ja sobie przypomnę, ile lat ma pan poseł? Pan poseł ma 39 lat, więc myślę, że jak na faceta w tym wieku jest całkiem niezły. A to muszę się z panem posłem na meczu mówić, bo ja też kiedyś grałam w kosza. No właśnie, mów się z panem posłem na mecz i zobaczymy. Może ja 1,85 m. No właśnie, może być ci ciężko z prawie dwumetrowym Szakim walczyć na parkiecie. Sprawdzimy. Janku, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Jutro będziesz? Tak, oczywiście. Trochę sportowo, ale... Ale to bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Musimy troszkę odetchnąć od tych takich naprawdę coraz mniej przyjemnych tematów, niestety. Jan Złotorowicz, zastępca redaktora naczelnego Super Expressu. Dziękuję. Już za chwilę państwa gościem, tak jak obiecałam, Zbigniew Giżyński, do niedawna poseł PiS, obecnie koło Wybór Polska. Rozmawiać będziemy rzecz jasna przede wszystkim o sytuacji w Zjednoczonej Prawicy i niestabilnej większości rządu, delikatnie mówiąc, bo tej większości to tak naprawdę w ogóle formalnie nie ma. Ale zanim przejdziemy do rozmowy z panem posłem Giżyńskim, to oddamy głos samemu prezesowi. Dawno już nie było takiego poziomu zakłamania, oszustwa, jak w wypadku tego wielkiego, przełomowego dla naszego kraju programu. Ale z faktami trzeba się liczyć. To nie oznacza, że mamy z czegokolwiek zrezygnować. To oznacza, że musimy Polskiego Ładu bronić. Ale nie tylko w dyskusjach telewizyjnych czy radiowych, nie tylko w internecie, ale w bezpośrednim kontakcie z ludźmi. To jest przecież nasza specjalność. To jest nasza specjalność rozmowy z ludźmi. Zapowiada się z powodów, o których tu nie będę mówił, bo nie warto, zaostrzenie tego, co i tak było w Polsce niezwykle ostre i skrajnie szkodliwe w tej właśnie ostrości. Zaostrzenie walki politycznej. Być może odwołanie się do różnego rodzaju aktów awanturnictwa, czy po prostu zwykłego chuligaństwa. I na to musimy być przygotowani. I na to musi być przygotowane nasze państwo, bo tam, gdzie łamane jest prawo, musi być też odpowiednia interwencja. Nie wszystko, co dotyczy naszej ojczyzny, układa się dzisiaj najlepiej. I o tym też będzie trzeba powiedzieć. I państwa gościem Zbigniew Giżyński, koło parlamentarne Wybór Polska. Dzień dobry, sejmowe właściwie chyba, tak? Tak, to prawda. Dzień dobry. Jak tam na nowym? Bardzo dobrze. Lepszy na wolności kęsek byle jaki, niżli w niewoli przysmaki, jak mawia Rabajewski. Wiedziałam, że będzie rymowanie, panie pośle, a tak zupełnie poważnie. Nie żałuje pan tej decyzji odejścia ze Zjednoczonej Prawicy? Nie żałuję. To była decyzja bardzo trudna, nie ukrywam, bardzo trudna, bo człowiek się przywiązuje, nawet więzi towarzyskie się tworzą. To było 20 lat życia, w zasadzie większość życia dorosłego i prawie całe życie polityczne, więc tworzą się także pewne relacje interpersonalne. Mam nadzieję, że one w dużej mierze pozostaną, ale to była decyzja konieczna, bo dalej z tym programem, z takimi działaniami,
które od pewnego czasu coraz bardziej rozchodziły się z tym, co dla mnie było zawsze ważne i dla koleżanki, kolegi, z którymi podjęliśmy taką decyzję, było coraz trudniejsze. No dobrze, tylko nie ma pan wrażenia, że przez 20 lat tkwił pan po prostu w jakimś gnieździe żmij? Bo to, jak się koledzy i koleżanki zachowali po pana odejściu, no to jest, delikatnie mówiąc, dalekie od zachowania klasy. To powiem w ten sposób. Robili to najczęściej ludzie, jeżeli chodzi o te takie mało sympatyczne wypowiedzi, dalekie od jakiejkolwiek koleżeńskiej relacji, z którymi ja nigdy koleżeńskich relacji nie miałem. To są ludzie, którzy związali się z obozem władzy, kiedy ten obóz władzy zaczął być obozem władzy. Nie było ich. Czyli karierowicze, mówią. Tak, dokładnie. I oni nie mają tutaj żadnych, jakby to powiedzieć, ani relacji często towarzyskich, ani nawet oporów. Bo jeżeli ktoś wiąże się z jakąkolwiek, podkreślam, partią polityczną, w sytuacji, kiedy ona zaczyna być na fali, to nie czarujmy się, że będzie miał jakiekolwiek opory, żeby się... Ale wie pan, że Jarosław Kaczyński pewny jest tego, że właściwie pan jest poza, ale z nim. Jest pewny tego, że pan będzie głosował tak, jak głosuje Prawo i Sprawiedliwość. Nie wiem, takie wrażenie sprawia. Być może ma takie nadzieje. Każdy ma prawo. No to ja bym chciała, żeby pan te nadzieje rozwiał lub je potwierdził. Ja podkreślałem, jak wychodziliśmy, że przechodzimy do opozycji, chcemy tworzyć alternatywę w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości, ale nie tylko do Prawa i Sprawiedliwości. Uważamy, że ten jałowy spór, już dzisiaj naprawdę jałowy, on może miał sens 15-16 lat temu między z jednej strony Jarosławem Kaczyńskim, a z drugiej strony Donaldem Tuskiem, wypalił się, skończył się. Gdy popatrzymy na ostatnie 30 lat, to pierwsze 15 lat tych naszych zmian demokratycznych zdominował taki spór polityczny między postsolidarnością a postkomuną, w dużym uproszczeniu oczywiście. Potem kolejne 15 lat, te ostatnie 15 lat, zdominował spór między Jarosławem Kaczyńskim a Donaldem Tuskiem w dużej mierze. Tak jak tamten się w pewnym momencie wyczerpał i trzeba było zupełnie nowych polityków i nowej jakości, tak i ten w mojej opinii, w naszej opinii się wyczerpał i kto inny będzie nadawał ton naszej debacie publicznej. Kto? Mam nadzieję, pan następców Kaczyńskiego i Tuska? Mam nadzieję, jeszcze ich nie widzimy tym momencie, jeszcze ich nie widzimy, ale gdybyśmy popatrzyli na naszą scenę polityczną gdzieś tam w okolicach roku 2000-2002, to także nie było widać następców z jednej strony Aleksandra Kwaśniewskiego, a z drugiej strony na przykład Mariana Krzaklewskiego. Oni się w pewnym momencie pojawili. Jestem przekonany, że to, co dzieje się na scenie politycznej, poza tym głównym sporem, który... Taki syndrom wahadła zadziała. Tak. Wszystko przekręci w drugą stronę. Dokładnie. Panie pośle, kończąc temat takiego pana wsparcia lub jego braku, Kaczyński, może na pana liczyć, czy nie? Jesteśmy w opozycji i będziemy zachowywali się jak ugrupowanie opozycyjne, ale nie będziemy opozycją totalną, w tym sensie, że zresztą tak często w parlamencie ale jest. Ale że nie może być pewny tego, nie, że pan stanowi wsparcie w każdej sytuacji. Nie, na pewno nie. Jeżeli będą jakieś dobre ustawy, to je poprzemy, jeżeli będą złe. Bardzo wiele tych ustaw, które są zapowiadane, bo nawet ich nie ma, oceniamy krytycznie, zwłaszcza z zakresu tak zwanego Nowego Ładu. O tym za chwilę w naszym, tak, właśnie, to będziemy raczej w stosunku do nich sceptyczni. Dobrze, to możemy nawet teraz, skoro pan już wywołał temat Polskiego Ładu. Jarosław Kaczyński w weekend powiedział, że to jest plan tysiąclecia. Ja bym jednak był ostrożniejszy w dobieraniu słów. Wiem, że z jednej i z drugiej strony propaganda znosi wiele, bo z drugiej strony usłyszymy, że to jest jakaś w ogóle dramat i zapaść Polski. To też będzie nie do końca precyzyjne. To jest pewien model, który wybrał Jarosław Kaczyński. Model takiego socjalizmu skandynawskiego, który on chciałby w Polsce zaprowadzić. Mówił o tym wielokrotnie. Teraz chciałby zrealizować to w ramach polityki Nowego Ładu. Ja nie jestem socjalistą. Jestem człowiekiem o wolnorynkowych poglądach gospodarczych. I uważam, że zamiast zabierać pieniądze klasie średniej, małym i drobnym przedsiębiorcom, aby to przelewać... W Polsce jeszcze nie ma ukształtowanej nawet nie ma, średniej, nawet panie, nie ma, tak, to prawda, ale... Spuszczę zasłonę milczenia na to, że jeden z wiceministrów powiedział, że klasa średnia to od do 4000. 4 brutto. Brutto. Nie, no, ale to najlepiej pokazuje nam to, że jest takie przekonanie, że można z jednej kieszeni ludziom, którzy naprawdę ciężko pracują i ledwo wiążą koniec z końcem, bo to jest na takie skromniutkie, bardzo skromniutkie przeżycie, nawet nie życie, jeszcze coś zabrać, żeby dać tym, którym uważa się, że się w ten sposób
przekupi własnymi pieniędzmi społeczeństwa i będą nas popierali. To jest dobrze, ale Jarosław Kaczyński nie raz już przekupił społeczeństwo i ma pan wrażenie, że to się może nie udać po raz kolejny? To już się nie uda, bo ta formuła już się wyczerpała. Ja nawet jestem w stanie, bo ja nie jestem człowiekiem, który uważa, że nie powinno być transferów społecznych, że w ogóle zero pomocy społecznej. Nie, nie, nie. To Konfederacja, Janusz Korwin-Mikke. Ale inwestujemy w przedsiębiorczość jednak, prawda? Ale właśnie, napędzajmy tych, którzy są przedsiębiorcami. No dobrze, panie pośle, to którego rozwiązania z Polskiego Ładu na pewno pan nie poprze? Na pewno nie poprzemy żadnego podwyższania podatków, jeżeli słyszymy... A Kaczyński mówi, że to jest kluczowe dla tego całego programu. To na pewno tego nie poprzemy, bo podnoszenie podatków, na przykład liniowego dla przedsiębiorców, drobnych, średnich, z 19% na 28%, a są takie pomysły, to jest coś, co może ich niestety wykończyć, zabić. I podnoszenie składek zdrowotnych ZUS-owskich, które też de facto podniosą podatki o kilka punktów procentowych. Pominę, że w tej chwili składka ZUS-owska to jest około 1500. Dokładnie tak. Ona już jest zabójcza. Ona już jest zabójcza, to może zabić. Ja już nie mówię o takich rzeczach, o których dowiadujemy się, jak się rozmawia z przedsiębiorcami. Wystarczy iść do, pani redaktor, ja chodzimy od czasu do czasu do fryzjera, którzy musieli ostatnio kupić sobie takie mini kasy fiskalne, to się inaczej nazywa, ale tak to nazwijmy. Każdy taki instrument 2,5 tysiąca złotych. I nie mówimy o jakichś wielkich sieciowych zakładach fryzjerskich, tylko o sympatycznej pani, u której ja się strzygę, która samodzielnie, jednoosobowo wykonuje swoją pracę. Te 2,5 tysiąca złotych to są wakacje, na które nie pojechała. Na pewno, dokładnie. Na pewno nie podwyżka podatków. Co jeszcze? Na pewno nie podwyżka podatków i z całą pewnością nie nakładanie kolejnych barier na prywatnych przedsiębiorców, żeby korzystały na tym spółki Skarbu Państwa albo duże korporacje. To znaczy więcej swobody, więcej liberalizmu, a nie przepisy, które będą powodowały pewien ubłąd. Panie pośle, to oczywiście może pan się ze mną nie zgodzić, ale ja z tego, co pan mówi, mam wrażenie, że pan w ogóle nie akceptuje podstaw, na których ten Polski Ład ma być zbudowany. Gdybym je akceptował, to zostałbym w Prawie i Sprawiedliwości i próbował się o detale spierać. Ale ponieważ wczytałem się w te rozwiązania i uznałem, że one są raczej, gdybyśmy popatrzyli na scenę polityczną z programu partii takich jak Razem, czyli bardzo, bardzo skrajnie lewicowych. No ja myślę, że akurat właśnie na poparcie Razem chyba Kaczyński będzie mógł liczyć i to będzie najśmieszniejsze. Chyba tak, a ja się nie zapisywałem do partii o charakterze socjalistycznym, lewicowym, tylko do partii, która 20 lat temu, 16 lat temu obniżała podatki, zlikwidowała podatek spadkowy. Dzięki temu, co kiedyś robiła świętej pamięci pani wicepremier Zyta Gilowska, już zapomnieliśmy o tym, co ona zrobiła dobrego dla naszej gospodarki, zlikwidowała na przykład podatek spadkowy. Małe rodzinne firmy dzięki temu stały się takimi klejnotami naszej gospodarki. Pro przedsiębiorcze działania. A dzisiaj się chce w nich uderzyć, żeby na tym skorzystały albo spółki Skarbu Państwa, albo wielkie międzynarodowe korporacje. To jest błąd, bo im więcej własności, im więcej przedsiębiorczości, tym więcej będzie... Panie pośle. Na naszego kraju. Co pan zrobi z głosowaniem nad odwołaniem Przemysława Czarnka? Ja słyszę o tym wniosku, bo to taki wniosek widmo, którego ciągle jeszcze nikt nie złożył z tego, co... Nie, złożony jest z tego, co ja wiem, tylko jeszcze nie wiadomo, czy i kiedy będzie rozpatrywany. Ja też tego nie wiem, ale nawet jak się dopytywałem przed chwileczką, jeszcze przed wejściem do studia, to nawet nie byłem w stanie ustalić, czy on został złożony. A może to właśnie dochodzi, żeby pan miał problemy i my wszyscy z ustaleniem, czy został. Być może, być tego, może. Co mówią ugrupowania opozycyjne, był składany. Jeżeli będzie taki wniosek, to wspólnie z koleżanką, kolegą zastanowimy się, jak zagłosować. Ja będę ich przekonywał do tego, żeby być za odwołaniem pana ministra, ale podejmiemy tę decyzję demokratycznie, bo taką przyjęliśmy. Ale pan zasadę. Jest za, koledzy będą przeciw, i pan da się przekonać? Zobaczymy. Tak jak mówię, cieszymy się troszeczkę tym, że możemy wreszcie, zamiast odczytywać SMS-a o bezwzględnej obecności i dyscyplinie, przedyskutować tę sprawę i kolegialnie podjąć decyzję. Proszę nam pozwolić się tym cieszyć. Ja mówię o swoim... Zastanawiam się, co z pana perspektywy może Czarnka obronić. Znaczy przede wszystkim obroni go to, że obecnie rząd ma większość w parlamencie. Ma 230 posłów w swoich szeregach, a żeby minister był odwołany, musiałoby być 231. Tylu opozycja, nawet jakby naprawdę wszyscy, którzy są... Ale proszę pamiętać, że zupełnie inaczej może zagłosować Porozumienie Jarosława Gowina. Jan Strzeżek, który tutaj był niedawno. Założymy się, że nie. Myśli pan, że jak zwykle Gowin w przypadku tak ważnego głosowania będzie klaskał, ale się nie cieszył, tak? Ja znam pana wicepremiera Gowina. Pod pewnymi względami bardzo go cenię, ale jakby to powiedzieć, jestem absolutnie przekonany, że w tej sprawie zachowa się dokładnie tak, jak pani redaktor powiedziała. No dobrze, ale chodzi mi już o takie naprawdę uczciwe podejście też do opinii publicznej. Co pana zdaniem Czarnka może obronić, mówię w sensie merytorycznym, że pan w ogóle bierze pod uwagę to, że mógłby zagłosować za tym, żeby on został w dalszym ciągu ministrem? Nadmierne rozgrzewanie przez opozycję w wnioskach o odwołanie, podkreślam, być może, bo nie,
nie konsultowano z nami takich wniosków, choć gdy rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu z częścią opozycji, która zapowiadała ten wniosek, była taka sugestia, że porozmawiamy na ten temat. Nie było tej rozmowy. Szkoda. Ja jestem za tym, żeby rozmawiać. Nadmierne podgrzewanie niepotrzebnego sporu ideowego, który się pojawił i tak w przypadku pana ministra, może mu troszeczkę pomóc, bo z drugiej strony część się osób usztywnia, ale wydaje mi się, ale które po prostu nie może być zgody. I dlatego naszej zgody na to nie ma i dlatego ja też powiedziałam o swojej opinii, bo uważam, że emocje w tak drażliwych sprawach, jakim jest oświata, edukacja, powinny zostać przez wszystkich odsunięte na bok. Znaczy przede wszystkim ideologa nie powinna się wsadzać do szkół. Nie powinna. Absolutnie. Żadna, podkreślam. I dlatego... Żadnego, mam... żeby była jasność. Tak, czy prawicowego, tak, czy lewicowego, tak, po prostu to, nie. To ja też oddajmy to... szkoły... Fachowcom, nauczycielom, tym, tak, którzy się na tym znają, a nie prowadźmy tam spory ideowe przenoszone z sali parlamentarnej, czy nieraz z demonstracji ulicznych, które się pojawiają. Nie od tego jest szkoła. Mówię to także jako doświadczony nauczyciel akademicki, tak, który wykłada od wielu, wielu lat i nie przyszłoby mi do głowy, żeby z moimi studentami, prowadząc różnego rodzaju zajęcia, wchodzić w jakiekolwiek polemiki. Jak słyszę niekiedy, a słyszę o takich historiach, że się z jednej czy z drugiej strony zdarzają, bo i z jednej i z drugiej strony słyszę o tego typu rzeczach, podkreślam, że one nie powinny tak, mieć miejsca. Tak, tylko panie pośle, Prawo i Sprawiedliwość bardzo często myli edukowanie z indoktrynacją. Znaczy to, że na przykład przyjdą do szkoły edukatorzy seksualni, nie jest indoktrynacją, jest rozszerzeniem horyzontów i nauką dla dzieci. A to, że jest zakazane, nie wiem, czy tęczowa flaga, czy siostra zakonna ma prowadzić wychowanie seksualne, to przepraszam, to już jest totalna indoktrynacja. Ale oczywiście, że podkreślam jedną rzecz. Ani edukatorzy, tacy lub inni, szkoła jest od tego, żeby uczyli w niej nauczyciele, którzy mają przygotowanie... A co jest złego w edukacji seksualnej, panie pośle? Nie ma nic złego. Od tego są nauczyciele, którzy pracują w tej szkole, którzy mają przygotowanie pedagogiczne. Ale mają przygotowanie, a nie mają. Ale powinni... Nie ma, dlatego są potrzebni edukatorzy seksualni. Powinni mieć, podkreślam, w szkole powinni uczyć i mieć zajęcia nauczyciele pracujący w tej szkole, zatrudniani na zasadach określonych w prawie oświatowym. One są bardzo precyzyjnie określone. Jestem przeciwnikiem i z jednej i z drugiej strony otwierania szkoły na jakiekolwiek eksperymenty dotyczące ale osób, edukacja seksualna które... Nie jest, ale żeby była sprawa jasna. Przepraszam bardzo z całym szacunkiem, ale do pani nauczycielki, która pracuje od 40 lat w szkole i uczy matematyki, ona się w pół roku ale nie pani nauczy, redaktor, żeby dzieciom opowiedzieć o tym, czym jest ale seks. Dlatego ja podkreślam, że to nie jest zadanie dla pani nauczycielki, która uczy matematyki. To jest zadanie dla nauczycieli wyspecjalizowanych w tym zakresie, którzy powinni być w szkole zatrudnieni na określonych zasadach, a nie powinno to być nigdy zadanie dla osób z zewnątrz, bez względu na to, jak ładnie będą się ich funkcje nazywały, ponieważ mamy bardzo precyzyjne przepisy dotyczące, kto może być nauczycielem i powinny one być po prostu egzekwowane. No dobrze, czyli tu... Ma pani całkowicie rację, że to także jest sfera, która powinna być profesjonalnie nauczana, ale ona powinna być profesjonalnie nauczana przez osoby do tego przygotowane, zatrudnione w edukacji. Absolutna zgoda. Dobrze, panie pośle, czyli rozumiem, że decyzji w sprawie Czarnka jeszcze nie ma, ale pan osobiście byłby za odwołaniem go ja osobiście, bo uważam, że emocje, które podgrzewa, są niepotrzebnie podgrzewane i one nawet wziąć pod uwagę jego światopogląd, one pomagają drugiej stronie, a nie szkodzą. Wiele osób dzisiaj zniechęca się do pewnych wartości, których rzekomo pan minister broni swoją postawą, właśnie dlatego, że buntuje się przeciwko takiemu sposobowi, które wydaje im się, że jest indoktrynacją, a nie zachętą pewną, a dobrze, nie od tego jest szkoła. Dalej, panie pośle, bo jeszcze kilka ważnych tematów przed nami. Jeśli chodzi o Przemysława Czarnka, sprawę już mamy wyjaśnioną, a co, albo inaczej zapytam pana, czy pan już dostał jakieś informacje o włamaniu do pana skrzynki, czy prywatnej, czy mailowej, nie, sejmowej? Nie. No, podobno kilkuset posłów była mowa o tym, że zostało zhakowanych i zaatakowanych. I kogo ja nie pytam, to nikt nie dostał żadnej informacji. Ja no powiem, jak to jest? Powiem w ten sposób. Jeżeli komuś by przyszło do głowy włamywać się nawet na moją skrzynkę, to dużo by tam raczej nie znalazł, ponieważ ja zwykle jak jakąś sprawę mam i ją załatwię, to proszę, po prostu... Ja zastanawiam się nad jakby uczciwością tej narracji, jeśli chodzi o aferę mailową. Powiem w ten sposób. Była ta afera pana zdaniem, nie? Było skakowanie, czy po prostu wyciek hasła? Powiem w ten sposób. Wedle mojego przypuszczenia, podkreślam, że to jest absolutna spekulacja i moje przypuszczenie. Tak. Jeżeli ktokolwiek włamał się na skrzynki mailowe pana ministra Dworczyka czy innych przedstawicieli rządu, to nie były raczej służby rosyjskie. Mhm. Bo jeżeli służby rosyjskie by to zrobiły, czy służby jakiegokolwiek innego kraju,
Jeżeli oni by to zrobili, to oni by nie publikowali tego w żadnych mediach, tylko do dzisiaj by lustrowali te skrzynki, żeby mieć na bieżąco wiedzę, co w Polsce się dzieje. Jak działają służby rosyjskie. Tak działają normalne, profesjonalne służby. Jeżeli ktoś to upublicznił, to ma interes wewnętrzny w naszym życiu politycznym, bo tylko nas w Polsce to interesuje, przecież nie w Rosji, bo kogoś to w Rosji interesuje, to jemu zależało na pewnym fermencie w obozie władzy. Kto mógł to zrobić? No przecież nie politycy opozycji, którzy nie mają instrumentów, żeby takie działania podjąć. Czyli był atak z wewnątrz. Moim zdaniem, ponieważ słyszałem taką opinię, nie wiem czy prawdziwą, że od 9 miesięcy nasze służby wiedziały o tym, od 9 miesięcy, to jest informacja, którą otrzymałem, nie wiem czy prawdziwa, wiedziały o tym, że doszło do włamania na te skrzynki. Jeśli to jest prawda, jeżeli to jest prawda, że one o tym wiedziały i nie ostrzegły ministrów swojego rządu, to jest już pierwsza rzecz, która nigdy nie powinna mieć miejsca, bo od tego są służby, żeby jednak uprzedzać, jeżeli wiedzą o takiej rzeczy. Jest pytanie w związku z tym, czy to nie było za zgodą, za akceptacją, albo nawet w ramach wewnętrznych rozgrywek, bo one są w obozie władzy, to widzimy, że pan premier Morawiecki z panem ministrem Ziobro nie zawsze pałają do siebie sympatią, że minister Kamiński ma tutaj swoją jakąś tam rolę i tak dalej. Jeżeli tak się dzieje, to ja mam podejrzenie, że to nasze służby dokonały tej operacji, a żeby ukryć ten fakt, przerzuciły to na rosyjskie komunikatory społeczne, aby przerzucić odpowiedzialność na kogoś innego. A jak pana zdaniem rząd próbuje wybrnąć z tej sytuacji, bo wydaje się, że to się próbuje troszkę zamieść pod dywan, taka jest też... atakować wszystkich, którzy w ogóle śmią o to pytać. Mało tego, dziennikarzy wycisza się podczas konferencji prasowych. Dlatego... Co pan na to? No dlatego... bo pan jednak u tej władzy, z tą władzą był lata całe i jest pan trochę współodpowiedzialny za to, co się dzieje. Dlatego mówię wprost, jakie mam podejrzenie co do tego, jak to wyglądało. Wedle mojego podejrzenia, to polskie służby w ramach wewnętrznych rozgrywek dokonały tej operacji, aby ukryć ten fakt, przerzuciły odpowiedzialność na Rosjan. A to gdzie my jesteśmy, panie pośle? No, to jest dobre pytanie. To jest jeden z kamyczków. Tych kamyczków było wiele, już o niektórych mówiliśmy, który spowodował, że ja stwierdziłem, że dalej już się nie da w ten sposób zarządzać państwem, ponieważ mieliśmy być dobrą alternatywą w stosunku do kiepskich rządów, w wielu obszarach kiepskich rządów Platformy i Donalda Tuska i nie możemy w niektórych obszarach być jeszcze gorsi, bo potępialiśmy i słusznie, że służby nie reagowały jak nagrywano w Sowie i w Przyjaciołach polityków, a potem sami robimy tego typu numer. Podkreślam, jeżeli jest prawdą, że od 9 miesięcy nasze służby wiedziały, że ktoś włamuje się na skrzynkę pana ministra Dworczyka, one powinny po takiej wiedzy natychmiast go o tym ostrzec. Natychmiast. A nie ukrywać ten fakt, bo to jest rzecz pytanie, absolutnie niebywała. Pytanie, o co toczy się gra i o co toczy się wojna, to jest też, ale to już wojna, inną dyskusję pewnie. Moim zdaniem wojna toczy się o mityczne przywództwo po Jarosławie Kaczyńskim w obozie władzy. O to toczy się ta wojna, gdzie są wplątani w to ludzie tacy jak minister Ziobro, minister Kamiński, pan premier Morawiecki i tak dalej. Czy, a jeśli tak, to jak bardzo był pan zażenowany tą sytuacją związaną z uchwałą sanacyjną dotyczącą walki z nepotyzmem, no bo najpierw wychodzi Jarosław Kaczyński, który zamiast zajmować się bieżącymi problemami, których, no umówmy się, nie brakuje, przynajmniej po pandemii, mówi po 6 latach swoich rządów o tłustych kotach, które napasły się na tych rządach, walce z nepotyzmem w tej chwili, ale z wieloma wyjątkami, które tak naprawdę sprawiają, że jeżeli ktoś będzie chciał pracować z rodzin PiS-u w spółkach Skarbu Państwa, to będzie mógł. To ja powiem o takim moim osobistym, takim ostatnim przeżyciu związanym, jak jeszcze byłem w Prawie i Sprawiedliwości. I jest ostatnie klub wyjazdowy, na którym byłem, to było jakiś miesiąc temu, podczas którego Jarosław Kaczyński w pewnym momencie mówi, że z tym nepotyzmem trzeba będzie skończyć i tam mówi o pewnych działaniach, które będą podejmowane. Skończył ten wątek i mówi, że też trzeba wzmocnić aparat partyjny i pan Krzysztof Sobolewski zostanie sekretarzem generalnym partii. I tak to się dokonało. To się dokonało. Wczoraj pan senator Marek Martynowski, bardzo doświadczony parlamentarzysta, niezwykle przeze mnie ceniony, zrezygnował z funkcji przewodzenia frakcji senackiej PiS-u, ponieważ uznał, że no nie można z twarzy, nieważne czy słusznie, czy niesłusznie, ale z twarzy pewnych nagannych działań związanych z nepotyzmem, robić potem sztandarowej postaci aparatu partyjnego, bo to jest niespójne w przekazie. I podzielam opinię pana senatora Marka Martynowskiego. Uważam, że to był błąd. Uważam, że cała ta uchwała w tym kształcie, lepiej było jej w ogóle nie podejmować. Tak. Bo jeżeli ona ma wyglądać w ten sposób, że się składa, można powiedzieć, z dwóch punktów. W pierwszym punkcie nie wolno.
a w drugim punkcie wolno, ale... W takiej sytuacji. To troszeczkę dajemy pożywkę tym wszystkim, którzy chcą ale pokazywać... Ale się nie dziwić, prawda? Ale ja się wcale nie dziwię. No, jakby to powiedzieć, sam jak to przeczytałem, mówię, nie wierzę. Nie wiem, kto pisał tę uchwałę. Jak Donald Tusk, on też mówił, że nie wierzył i to kilkakrotnie to powtórzył. Znaczy ja mam wrażenie, że jakby to powiedzieć, największym sukcesem Donalda Tuska minionej soboty jest to, że poza tym, że pojechał na konwencję Platformy Obywatelskiej, to wysłał jakiegoś swojego takiego przebranego w kostium konia trojańskiego i dał tą uchwałę Jarosławowi Kaczyńskiemu, żeby ją przyjąć. Takie mam wrażenie, bo po prostu nie dowierzałem, jak to czytałem. No dobrze, a wracając już na sam koniec krótko do tego sporu, bo pan powiedział, że on funkcjonuje od kilkunastu lat i że już się wypala, że ludzie chcą czegoś innego. Oczywiście mam na myśli tak, ten podział, Kaczyński, ten spór Kaczyński-Tusk. Naprawdę pan ma takie wrażenie, że powrót Tuska oznacza powrót totalny do przeszłości? Czy tak, jednak Tusk przez te lata czegoś się nauczył, jakieś wnioski wyciągnął i pójdzie w trochę innym kierunku? Nie, moim zdaniem nie, ale może się mylę, tylko podkreślam, że według mnie na chwilę obecną nie. Najbardziej cieszy się z tego Jarosław Kaczyński. Bo ci politycy... No nie wygląda, szczerze mówiąc, na takiego, który jest ucieszony. Ale, bo to jest też sprytny polityk, on nie da po sobie tego poznać. Ja, szczerze mówiąc, miałam wrażenie, że jest przestraszony. On nie da po sobie tego poznać, bo dzisiaj jest sytuacja taka, że znowu można polaryzować scenę. Tylko, że tak jak... Ale ona cały czas jest spolaryzowana. No, prawda. Ja kompletnie nie rozumiem tej narracji, że powrót Tuska coś polaryzuje. Nie, nie, ona jest ale personalizuje tą polaryzację. Może w ten sposób, bo ma pani rację, ona jest spolaryzowana, ale personalizuje tą narrację. Natomiast obaj ci politycy zapominają o jednym. Przez minione 15 lat na rynek polityczny weszło zupełnie nowe pokolenie ludzi. Ludzi, którzy te 15 lat temu to chodzili do przedszkola, oni dzisiaj głosują. Oni nie rozumieją, o co w tym sporze? Może to jest właśnie na korzyść Tuska, bo oni nie pamiętają Tuska, pamiętają, co dzieje się teraz. To prawda, a to prawda. Winy Tuska, tak zwane już potoczne. To prawda, ale tak jak się nie udała, a próbował. Mhm. I był politykiem z ogromnymi dorobkiem i sukcesami Aleksander Kwaśniewski, który też próbował. Europa Plus. Tak, ale on miał być patronem, a nie szefem partii. Nie poszedł w funkcję taką bardzo formalną. To prawda i tutaj moim zdaniem, ale to nieważne, czy ktoś formalnie, czy nieformalnie, chodzi o to, czy twarzuje czemuś. Mhm. I tak jak się nie udało to de facto Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, bo zużyła się pewna formuła także personalna i ludzie oczekują innych ale rzeczy. Ale widzi pan, co się dzieje. Co prawda to jest pierwszy sondaż. Pytanie, jak to będzie długotrwałe. Pewnie za kilka miesięcy dopiero będziemy mieli takie... To jest, dzisiaj to jest pewna nowość, ale ten efekt jest. Wrócił, nie, ludzie się stęsknili, nie było go. Za chwilę trzeba będzie odpowiadać na konkretne pytania, inne odpowiedzi. Nowi ludzie, naprawdę... Ja nie twierdzę, że ja, że moje środowisko polityczne, które budujemy, bo może nam się nie uda, choć będę robił wszystko, abyśmy byli ważnym elementem tej nowej sceny politycznej, która się będzie kształtowała po najbliższych wyborach parlamentarnych. Ale do kogo pan się przytuli? Nie będziemy się do nikogo przytulami. No, koło nie wystarczy, nie zrobicie własnej listy wyborczej, panie pośle. Nasze koło jest ręką wyciągniętą do różnych ludzi. Jestem przekonany, że w oparciu o to, o czym chcemy dzisiaj mówić, jest bardzo wiele takich polskich spraw, które trzeba rozwiązywać wspólnie. Pomyślimy o przyszłości. Polska jest takim miejscem dla pana. Zobaczymy. Nie jesteśmy zamknięci na rozmowy z nikim, podkreślam. Mm-hmm. Nie jesteśmy zamknięci na rozmowy z nikim. No chyba, a ze Zjednoczoną Prawicą też nie bierze pan pod uwagę powrót podkreślam, środowiska? Jeżeli chodzi o ważne sprawy dla Polski, jesteśmy otwarci nawet na rozmowy z partią Razem, bo wydaje nam się, że niekiedy w sprawach chociażby polityki międzynarodowej, mm-hmm. czy jakichś kwestii obronnych, myślę, że jesteśmy w stanie z każdym znaleźć jakąś rzecz. Ale generalnie stawiamy na umiarkowane siły poza tym sporem Platforma i... No mówię, Koalicja Polska, dlatego dla pana bardzo atrakcyjne. Będziemy też prowadzili rozmowy, bo cenię sobie wielu polityków tej formacji politycznej. O, i tym właściwie nie apelem, tylko tą zapowiedzią kończymy. To wydanie Ekspresu Biedrzyckiej. Panie pośle, dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Koło parlamentarne, koło sejmowe Wybór Polska. To było pierwsze wydanie i chyba jedyne dziś Ekspresu Biedrzyckiej, bo zaraz doktor Michał Sutkowski, więc już nie polityka, a zdrowie i pandemia. Będziemy rozmawiać rzeczywiście o tej coraz bardziej realnej, o tym wczoraj mówił i minister zdrowia, i premier Mateusz Morawiecki w czwartej fali koronawirusa, więc oddajemy teraz głos szefowi rządu, a już za chwilę spotkanie z panem doktorem Sutkowskim. Polacy dzisiaj są trochę uśpieni tą dobrą sytuacją. Ja się tak zastanawiałem, czy to sytuacja właściwa, czy to sytuacja dobra. I szanowni państwo, jednoznacznie muszę powiedzieć, to nie jest sytuacja dobra, że jesteśmy uśpieni tym niskim bardzo poziomem zakażeń w porównaniu do tego, co było podczas trzeciej fali jeszcze 2-3 miesiące temu i znaczącą poprawą sytuacji w odniesieniu do zgonów. Otóż musimy tą ogromną naszą czujność zachować. Specjaliści przedstawili swoje
tak zwane worst case scenario, czyli najgorsze możliwe scenariusze na jesień, na październik, na listopad. Są analizy, które pokazują nawet kilkanaście tysięcy zachorowań. Dzisiaj w Wielkiej Brytanii czwarta fala się rozpoczyna. Jest to dwadzieścia kilka tysięcy zachorowań dziennie. My musimy także w ten piękny tutaj dzień lipcowy brać jednak pod uwagę, że słońce może przestać świecić, że może być sytuacja bardzo groźna. I bierzemy to pod uwagę. Dlatego zdecydowaliśmy się z panem ministrem zdrowia na utrzymanie części szpitali tymczasowych, na zmianę infrastruktury szpitalnej w ramach szpitali powiatowych, wojewódzkich i wszystkich, które mają inne również organy założycielskie. W taki sposób, aby być przygotowanym na tą czwartą falę. I bardzo mi miło, dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych, gościem państwa, gościem Super Raportu. Kłaniam się, panie doktorze. Kłaniam się, dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu. Panie doktorze, ktoś sobie żarty z nas zrobi, że nas tak strasznie straszy tą czwartą falą, czy ona naprawdę jest sytuacją zupełnie realną? Czwarta fala jest rzeczywiście sytuacją realną. Bardzo dużo zależy od nas i o tym pewnie będziemy mówić. Wirus Delta się rozpędza. Rozpędza się tak, że zwielokrotnił swoje zakażenia i w Wielkiej Brytanii w ciągu w zasadzie dwóch i pół miesiąca. Rozpędza się na wakacje, na stacji jesień będą tego skutki. Czy to będzie już początek września, czy to będzie koniec października, przypuszczam, że raczej ta druga data jest bardziej realna, ale będzie na pewno czwarta fala, z tym, że ona może być niedużą falą, może być małą bryzą. Dobrze, o tym za chwilę, panie doktorze, o tym za chwilę i o tych scenariuszach, przepraszam, że wchodzę w słowo, jak ta czwarta fala i od czego to zależy, będzie wyglądała to za sekundkę. Tylko ja chciałam pana zapytać o jedną rzecz, bo jak wiemy, w Polsce jest problem ze szczepieniami. Jak wiemy, w Polsce pod strzechy weszła ta propaganda antyszczepionkowa, bardzo zła i bardzo szkodliwa, ale z drugiej strony nie dziwi się pan temu, że ludzie rzeczywiście wątpią, no bo przez cały czas powtarza się wszystkim do znudzenia, żeby nie było czwartej fali, szczepcie się. I w tej sytuacji wczoraj słyszą premiera Portugalii, który powiedział, że mimo rekordowej liczby wykonanych szczepień, kraj dotknęła czwarta fala pandemii. I ci ludzie mówią, nie no, ktoś z nas robi, już przepraszam, nie chcę, albo użyję, proszę mi wybaczyć w cudzysłowie, idiotów. No trochę tak to wygląda. Panie redaktor, w tym, co powiedział premier Portugalii, nie ma w ogóle sprzeczności, chcę powiedzieć. Mm-hmm. Dlatego, bo to, że jesteśmy zaszczepieni, to nie oznacza, że w części osób, które są niezaszczepione, nie będzie koronawirusa. To po pierwsze. Po drugie, tu trzeba bardzo dokładnie i precyzyjnie, przepraszam bardzo, o wszystkim mówić. Mianowicie, osoby, które są zaszczepione, mogą też zachorować, ale po pierwsze zachoruje ich niewielka ilość z tych zaszczepionych. Po drugie, jeżeli zachorują, to te objawy będą bardzo, bardzo łagodne. I to jest ten handicap dla osób zaszczepionych. Natomiast wobec osób niezaszczepionych wirus jest szczególnie niebezpieczny, daje niepokojące objawy dodatkowe ze strony przewodu pokarmowego, ma bardzo duży współczynnik reprodukcyjny, czyli jest od 40 do 60% bardziej zakaźny niż wirus brytyjski alfa czy odmiany chińskie. Będzie dawał niespecyficzne objawy. Młodzi ludzie go będą przenosić i to przenosić wielokrotnie, bo bezobjawowo go można przenosić wielokrotnie. Będą się zarażały miejsca, głównie w Polsce, na ścianie wschodniej, na południu Polski, tam gdzie w określonych gminach, miejscach te szczepienia są na bardzo niskim poziomie, w okolicach 10-15%. Tam przede wszystkim będą problemy, tam będą lokalne obostrzenia, tam będą lokalne wykluczenia i tam będą różnego rodzaju tragedie. Żeby uniknąć i wirusa Delta, i wirusa Lambda, wariantu Lambda oczywiście, i wszystkich innych pozostałych, które możemy jeszcze potencjalnie mieć, to potrzebne jest nie tylko, że się zaszczepimy w 80 kilku procentach, ale że zrobimy to szybko.
Te dwie rzeczy determinują to, co będzie się działo na jesieni. Dwie rzeczy w medycynie są nie do podważenia. To jest medyczna racja stanu. Szybkie i bardzo duże szczepienia populacyjne oraz jak najszybsze rozwiązywanie problemów organizacyjnych, w tym likwidacja długu zdrowotnego po-covidowego. No dobrze, to wielu zaszczepionych już w pełni pewnie zastanawia się, okej, łapie ten koronawirus wersja Delta i co się ze mną dzieje? Bo pan powiedział, że to będą bardzo łagodne objawy. To znaczy jakie? Porównywalne do czego? Do łagodnej grypy? Do przeziębienia? Do czego? Czy tego jeszcze nie wiemy? No wiemy oczywiście. Przede wszystkim bardzo dużo osób nie będzie miało żadnych objawów. Mhm. Żadnych, powtarzam, żadnych w ogóle objawów. Tak to będzie zdecydowana większość osób zaszczepionych. W drugiej kolejności będą chorowały osoby, które nie wytworzyły odporności albo wytworzyły ją w małym stopniu, bo nic w medycynie nie jest na 100%. Tak jak zresztą w życiu. I w związku z tym takie osoby będą miały objawy, będąc zaszczepionymi, łagodne w postaci głównie zaburzeń żołądkowo-jelitowych, bo on się charakteryzuje takimi objawami typu grypa żołądkowa, jak się dosyć nieprecyzyjnie mówi, a więc nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka, czasem odwodnienie oraz oczywiście cały pakiet covidowy, który doskonale Państwo znacie, głównie z bólami gardła, głowy, bez takich charakterystycznych zaburzeń dotyczących węchu. I to jest to, co wiemy o wirusie Delta, o odmianie Delta Plus i podobnie o wirusie Lambda, który też ma takie objawy dość charakterystyczne, bardzo często rozpoczynające się tymi żołądkowo-jelitowymi, choć też może się zacząć kaszlem, dusznością, wysoką temperaturą. Te objawy będą się mieszane, one są niespecyficzne, podobne do infekcji jesiennych, których pełno. Bardzo często będą dotyczyły osób młodszych, będą często nierozpoznawalne, albo mogą być nierozpoznawalne z uwagi na to, że pacjenci będą sądzili, że to są jakieś inne objawy niż żytu żołądkowego. No i będą kłopoty określone, jeżeli duża liczba osób oczywiście się nie zaszczepi, bo o tym mówię, bo dla osób, które się zaszczepią, te objawy są łagodne, nie kończą się hospitalizacją. Dla niezaszczepionych kończą się problemami, tak jak każdy COVID. Panie doktorze, a co z małymi dziećmi? Ja mówię tych poniżej 12 roku życia, które szczepić się jeszcze nie mogą. Czy wiemy, jak groźne te warianty wirusa są właśnie dla najmłodszych? Dużo na ten temat oczywiście jeszcze nie wiemy i tutaj trzeba sobie powiedzieć, że no taka jest prawda, jeśli chodzi o badania. Oczywiście mówią o tym, że dzieci też chorują i te objawy są bardzo podobne do tych, które opisałem dla osób dorosłych. Dzieci w ogóle mają więcej zwykle objawów trochę z przewodu pokarmowego. I te objawy też nie sugerują w pierwszej kolejności COVID-u dla mamy, dla taty, dla rodziców, opiekunów. No nie wiąże się to bezpośrednio z COVID-em, więc tym bardziej można to przegapić. A dziecko oczywiście będzie też roznosiło. Przypominam, że będziemy mieli szkoły otwarte od września, więc tutaj, prawda, to niebezpieczeństwo. Ale to nie jest taki wirus bardzo groźny, tak, dla tych najmłodszych? Proszę Państwa, no koronawirus jest groźny także dla dzieci. Jedno dziecko na 1000 umiera z powodu koronawirusa, ale to nie jest 16% czy 20% w populacji 80-latków. Natomiast no, tutaj musimy też pamiętać o tym, że najlepszą ochroną w momencie, kiedy nie możemy jeszcze szczepić dzieci, jest kokonowa ochrona, czyli zaszczepienie się dużej liczby osób, które mogą się szczepić. Ja mam wrażenie i mam nadzieję, i tak mówią badania, wszystko na to wskazuje, będziemy mogli szczepić dzieci pewnie najpierw w przedziale, nie wiem, 7-12, a później nawet dzieci młodsze. No tak, ale panie doktorze, tylko z drugiej strony zaszczepieni też, jak rozumiem, infekcje mogą złapać. W związku z tym nawet zaszczepieni mogą zarazić dziecko. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że mogą zarazić dziecko. Ale jeszcze raz powtarzam, robią to, czy dzieje się to w niesłychanie rzadziej, dużo, dużo rzadziej niż wśród na przykład niezaszczepionych 30-40-latków rodziców. Ale to też, proszę Państwa, jest grupa, która oczywiście powinna się zaszczepić dla swoich dzieci. COVID przecież daje powikłania. Zespół PIMS jest tego najlepszym dowodem. U ich dzieci właśnie może dawać takie powikłania. Ale najgorsza sytuacja jest wśród osób 50+, gdzie na przykład
Osoby 80 plus w 40% są niezaszczepione, 65 plus w 30% są niezaszczepione i tak dalej, i tak dalej. To jest ogromna liczba jeszcze osób, która będzie powodowała, popatrzmy na Wyspy Brytyjskie, na Portugalię, na Rosję chociażby, czyli na te miejsca na świecie, gdzie delta jest w zdecydowanym natarciu. Panie doktorze, to jeszcze jeżeli chodzi o same szczepienia. Oczywiście teraz zapytam pana o najbardziej kontrowersyjną sprawę, ale ona wraca do nas jak bumerang, czyli przymus szczepień, obowiązek szczepień. Coraz częściej pojawiają się wśród rządzących sugestie, że być może taki wariant trzeba będzie rozważyć, ale są też tacy politycy, jak na przykład wicemarszałek Sejmu z Polskiego Stronnictwa Ludowego, Piotr Zgorzelski, który mówi, ja jestem za wprowadzeniem obowiązku szczepień, bo jak się nie da inaczej, to trzeba w ten sposób. A pan jak uważa? Jak się nie da inaczej, to trzeba w ten sposób. Ja też uważam, że nie możemy być szantażowani przez grupy antyszczepionkowe, grupy, które z pobudek zupełnie irracjonalnych, emocjonalnych, niemedycznych, nienaukowych nie chcą się szczepić i wywierają w ten sposób wpływ na całość społeczeństwa. My jesteśmy niewolnikami, zakładnikami tej do końca niezrozumiałej dla wielu z nas takiej cudzysłów poprawności wobec tego typu osób, którzy nie mają poprawności wobec nas. I teraz ja oczywiście nie jestem zwolennikiem przymusu ani obowiązkowych szczepień na razie, ale jeżeli sytuacja będzie coraz bardziej dramatyczna i będziemy mieli do czynienia, a można sobie to wyobrazić, z nie dryftem antygenowym, tylko szyftem i powstanie wariant, który będzie jak MERS zabijał, a już go się porównuje do wirusa MERS, na przykład odmianę peruwiańską, czyli taką, która może zabić, MERS zabijał 30% osób. 30% osób, proszę Państwa. To dlaczego nie obowiązkowe szczepienie? Tylko dlatego, że ktoś ma jakieś dziwne fobie i nie zna się na medycynie? No według niego się zna i to właśnie państwo są opłacanymi przez firmy farmaceutyczne propagandystami, panie doktorze. No niestety pewnie pan także się styka z takimi argumentami, więc nie są one dla pana żadną nowością, ale dobrze, na to spuśćmy zasłonę milczenia. Teraz kolejna sprawa, która dotyczy samych szczepionek. Trzecia dawka, bo o tym też się mówi, że ta trzecia dawka tak zwana przypominająca będzie musiała zostać podana. Ja miałam wrażenie wczoraj, szczerze mówiąc, że jak mówił o tym minister zdrowia, to on trochę zasugerował, że to chyba jest taki lobbying firm farmaceutycznych, żeby tę trzecią dawkę dawać? Nie mam takiego wrażenia i nie miałem takiego wrażenia, chociaż nie słuchałem całej konferencji, więc być może gdzieś umknęły mi rzeczy istotne. Ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy myśleli w takiej kategorii, bo jak, proszę Państwa, trwoga, to idziemy do lekarza, jak nas coś boli, to idziemy do apteki i wtedy nam firmy farmaceutyczne jakoś dziwnie nie przeszkadzają. Ta cała narracja o tych korzyściach, które mamy jako środowisko, czy mają firmy farmaceutyczne, jest tak bzdurna, bo korzyści dotyczących, proszę Państwa, leczenia byłoby pewnie dla firm farmaceutycznych, przeliczając to na pieniądze i wydane różnego rodzaju medykamenty, choć nie leki przyczynowe jeszcze na COVID, zdecydowanie więcej. Ta proporcja, chcę powiedzieć, przed COVID-em była taka, że na szczepionkach firmy farmaceutyczne zarabiały 2%, a na całej reszcie 98%. Więc 50 razy mniej. Teraz oczywiście te proporcje w niektórych firmach są inne i to jest oczywiste. Co z tą trzecią dawką, panie doktorze? Co z tą trzecią dawką? Będzie trzeba pewnie, ale nie wiemy kiedy. Booster może za rok od drugiego szczepienia. Trudno powiedzieć, badania trwają. Okej, czyli na to pytanie jeszcze nie potrafimy odpowiedzieć. A teraz jeszcze jedna sprawa dotycząca pewnej prewencji przed tą czwartą falą koronawirusa, która ma do nas przyjść jesienią. Czy pana zdaniem w tej chwili trzeba by było powrócić do jakichś większych obostrzeń? No bo wiadomo, mamy lato, pełne ogródki, pełne restauracje, niewielkie co prawda, no ale już festiwale, koncerty, spotkania, instytucje kultury też otwarte. No Polacy, ja ostatnio byłam w teatrze w sobotę i siedziałam grzecznie w maseczce, mimo że jestem zaszczepiona dwoma dawkami, ale większość tych, którzy siedzieli koło mnie, miała maski pod brodą, tak jak to taki polska moda jakaś nowa. No więc wiadomo, że nie do końca pilnujemy tego reżimu sanitarnego. No i teraz pytanie, czy pana zdaniem, żeby właśnie działać prewencyjnie przed czwartą falą, trzeba zaostrzyć jakieś przepisy, czy po prostu no już to zostawić, bo nie będzie to miało większego sensu?
Panie redaktorze, przepisy to są dobre, tylko my się zachowujemy niezgodnie z nimi. Mm-hmm. Pani redaktor, przykład jest tego dowodem. No cóż, jeżeli się odpowiedzialni ludzie zachowują w ten sposób, jak się zachowują, to będziemy mieli na pewno czwartą falę i podziękujemy im za to oczywiście. Co trzeba zrobić? Po pierwsze się zaszczepić, po drugie wakacje spędzić w kraju. Po trzecie, jeżeli zgromadzenia, to na otwartej przestrzeni, jeżeli w zamkniętej przestrzeni, to oczywiście maski. Jeżeli, proszę Państwa, spotykamy się w większym gronie, to muszą przeważać oczywiście osoby, które są zaszczepione. Co jeszcze? Leczymy swoje choroby, zwiększamy swoją odporność i, proszę Państwa, wietrzymy pomieszczenia. Jest do tego świetna okazja, bo jest bardzo ciepło. I to wystarczy. I aż tyle i tylko tyle. Czy to jest tak dużo? Czy wymagania nasze są nasze? Nasze. No kto tutaj mówi o wymaganiach? My sami powinniśmy mieć taki imperatyw wewnętrzny, żeby to czynić. To jest naprawdę proste i wystarczające, żebyśmy przy dobrym efekcie szczepień, dobrym, szybkim szczepieniu uniknęli potężnych kłopotów. Panie doktorze, i na koniec, no trochę rychło w czas, no ale może lepiej późno niż wcale, do gry wkracza Kościół jako instytucja. Nie wiem, czy pan słyszał o tym, że kardynał Kazimierz Nycz, który zresztą sam przeszedł koronawirus, więc doskonale wie, o czym mówi, zaapelował o to, żeby przy kościołach otwierać takie punkty szczepień. Jeden z nich ma powstać przy Świątyni Opatrzności Bożej w warszawskim Wilanowie. Czy pana zdaniem rzeczywiście to może pomóc całej sytuacji, szczególnie jeżeli chodzi o właśnie tych najstarszych, no bo wiemy, że jeżeli chodzi o kwestię pokoleniową, no to ci starsi raczej uczęszczają do kościoła. Czy to, że proboszcz, czy to, że kardynał, jakiś hierarcha kościelny powie, szczepcie się moi drodzy, tutaj macie szczepionkowóz, czy to ich namówi do zrobienia takiego szczepienia, pana zdaniem? Czy to będzie skuteczne? Panie redaktor, ksiądz kardynał jest patronem medycznej racji stanu, takiego think tanku, którego jestem też założycielem i od 5 lat patronuję różnym działaniom medycznym. Nie jest to żadne nowum. Rozmawiamy z księdzem kardynałem bardzo często i jako osoba doskonale zorientowana i bardzo świadoma podjął taką decyzję, którą bardzo szanuję i którą bardzo chciałbym tutaj zadedykować wszystkim, nie tylko kościołowi zresztą, nie tylko proboszczom, ale bardzo miejscom, bardzo wielu instytucjom, stowarzyszeniom, oczywiście też związkom wyznaniowym. I do kropki musimy zmierzać, panie doktorze. Więc rozumiem, że pana zdaniem to może pomóc, przynieść efekt, tak? Wszystkie ręce na pokład, wszystkie pomysły, żeby tak się działo, żeby ta kampania edukacyjno-promocyjna ruszyła pełną parą. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Doktor Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych. Dużo zdrowia, dużo siły, panie doktorze, i do zobaczenia. Dobrego, spokojnego dnia. Dziękuję bardzo. I to wszystko w dzisiejszym wydaniu Superraportu. Bardzo Państwu dziękujemy za liczną obecność. Jak zwykle stanęli Państwo na wysokości zadania. Także kłaniamy się bardzo nisko. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski i cała ekipa Superraportu. Życzymy Państwu dobrego, spokojnego dnia. Proszę pamiętać o tym, żeby się chować przed upałem i pić dużo wody. Czekamy na Państwa jutro 8:57. A teraz raport z anteny. Zapewnia, że nie chciał zabić. Nożownik, który w Niemczech śmiertelnie ranił polskiego kierowcę, złożył zeznania. Uważajcie na upały. IMGW wydało alerty pierwszego i drugiego stopnia dla połowy kraju. Anglia czy Dania? Kto zmierzy się z Włochami w finale piłkarskiego Euro? Odpowiedź już dziś wieczorem. Na początek Niemcy. Mężczyzna, który śmiertelnie ranił polskiego kierowcę autobusu, złożył już zeznania. Twierdzi, że nie chciał zabić 63-latka. Przypomnę, do tej tragedii doszło na dworcu w Hof w Bawarii. Nożownik został szybko zatrzymany. O szczegółach Maria Guzek. Niemiecka prokuratura podaje, że nożownik trafi na badania psychiatryczne, ponieważ wiele wskazuje na to, że cierpi na zaburzenia. Na razie siedzi jednak w areszcie. W trakcie składania zeznań miał powiedzieć, że nie chciał zabić polskiego kierowcy, a przypomnę, że ugodził go 8-centymetrowym nożem w nocy z poniedziałku na wtorek, gdy autobus zatrzymał się na postoju w mieście Hof. Wcześniej zaczepiał i uderzył jednego z pasażerów. Polak miał ruszyć na pomoc pobitemu i wtedy właśnie doszło do tragedii. Sprawca ugodził kierowcę nożem w szyję. Polak zmarł na miejscu. Kondolencje rodzinie kierowcy złożyła burmistrz miasta, a firma Sindbad, w której był zatrudniony, obiecała pomoc psychologiczną bliskim zmarłego.
Niebezpieczne upały dzisiaj w ponad połowie kraju. Wydano alerty pierwszego i drugiego stopnia. Osoby starsze i dzieci powinny jak najmniej wychodzić. Ostrzeżenia dotyczą 11 regionów, mówi Grzegorz Walijewski z IMGW. Środa, czwartek i piątek te trzydziestki będą już obserwowane praktycznie w całym kraju. Uważać powinni turyści w górach i na Mazurach, bo alerty dotyczą tych właśnie regionów. Do tego upały również w całej centralnej Polsce. Z kolei nad morzem silne burze z gradem. Teraz niepokojące doniesienia z Rosji. W jednym z banków w Tiumeniu na Syberii mężczyzna wziął zakładników. To dwaj pracownicy placówki. Trwa ewakuacja ludzi z pięter nad bankiem. Mężczyzna żąda pieniędzy. W przeciwnym razie, jak mówi, zdetonuje ładunek wybuchowy. Przekonuje, że ma go w plecaku. Rozpoczęły się policyjne negocjacje. Przenosimy się do Wielkiej Brytanii. Tamtejszy rząd chce wyższych kar dla nielegalnych imigrantów. Zgodnie z nową propozycją, świadome przybycie na wyspy bez zezwolenia ma stać się przestępstwem zagrożonym od 6 miesięcy do 4 lat więzienia. Osoby, które organizują przemyt ludzi, miałyby spędzić w więzieniu nawet resztę życia. Rządowym projektem zajmą się teraz posłowie. Na koniec jeszcze sport. Włochy czekają na rywala w finale Euro 2020. W pierwszym półfinale włoska drużyna pokonała po rzutach karnych Hiszpanię. Dziś wieczorem Anglicy zmierzą się z Duńczykami. Zwycięzca tego meczu zagra w niedzielnym finale. Z nami Marcin Procki, który przygląda się rywalizacji na Euro. Marcinie, faworytem wydają się Anglicy. Zdecydowanie. Piłkarze z Anglii na tym turnieju nie stracili jeszcze bramki. W grupie wygrali z Chorwacją, ale prawdziwe wyzwania czekały ich w kolejnych fazach. W 1/8 finału wyrzucili z turnieju Niemców, pokonując ich 2-0. Jeszcze wyżej, bo 4-0 pokonali Ukraińców w ćwierćfinale. Anglicy są też mocno zmotywowani. Nigdy nie grali w finale, a w półfinale ostatni raz byli 25 lat temu. Po drugiej stronie Dania, która wydaje się, że miała nieco łatwiejszą drogę do tego półfinału. W fazie pucharowej wygrała z Walią i Czechami, a za Anglikami będą dziś też stałe trybuny, bo mecz w końcu odbędzie się na Wembley, a duńskich kibiców nie będzie pewnie zbyt wielu, a to z powodu obowiązkowej kwarantanny dla obcokrajowców. Początek meczu Anglia-Dania o 21:00, finał Euro, przypomnę, już w niedzielę.